W niedzielę 23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki. Z tej okazji jesteśmy gośćmi w bibliotece filii numer 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku i o książkach, o czytelnictwie porozmawiamy z kierowniczką filii, panią Aliną Jasiochą. Pani Alino, jakie gatunki literackie mają największą popularność w Państwa bibliotece? Obecnie myślę, że nie można powiedzieć, że jakiś rodzaj literatury jest czytany przez określoną grupę ludzi. Nie można powiedzieć, że rodzaj literacki jest przydzielony na przykład do płci czy do wieku. Zarówno powieści obyczajowe, romanse, historyczne książki, jak i książki popularno-naukowe czytane są zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, oczywiście preferują książki obyczajowe, romanse, ale sięgają również po sagi rodzinne. Po te sagi rodzinne sięgają również panowie. Coraz częściej również czytają romanse. Wśród czytelników mamy pana w wieku 80 paru lat, który namiętnie czyta romanse historyczne. Ostatnio, nawet może to być już taką anegdotą, przyszedł i ostatnio powiedział, że będzie musiał już czytać mniej książek, ponieważ okulista zalecił mu zakładanie okularów. A przypomnę, że pan ma 80 parę lat. Także to powinno być dla nas takim wzorem do naśladowania w tych czasach. Tak, a tutaj wspomniała pani o romansach, o tego typu literaturze. Jaka jest kondycja klasyków, właśnie tej klasyki literackiej obecnie? Czy ludzie dalej sięgają chętnie do takich żelaznych pozycji? Osoby, które czytają bardzo dużo i wychowali się praktycznie na klasyce, te osoby sięgają oczywiście do książek klasycznych. Młodzi ludzie chętniej zaglądają do fantastyki, do kryminałów, horrorów. Te gatunki są w tej chwili najchętniej poszukiwane przez młodzież, przez młodego czytelnika. A coś takiego jak młoda, która przychodzi, odchodzi. Czy jest coś takiego, taka koniunktura w czytelnictwie, że powiedzmy 20 lat temu chętnie czytało się kryminały, a obecnie to wraca? Czy to czytelnictwo nie zależy od tego typu koniunktury? To znaczy, kryminały zawsze były chętnie czytane i nadal są chętnie czytane, typowe kryminały, ale ostatnio prym wiodą książki Remigiusza Mroza. Na przykład są to kryminały, trochę thrillery i bije rekordy popularności w tej chwili. Nie tylko Remigiusz Mróz, ale i Katarzyna Bonda, która jest w tej chwili autorką bardzo wielu książek chętnie czytanych. Erika Spindler z niemieckich autorek. Neuhaus, Charlotte Alling. To są książki, thrillery i uważam, że w tych książkach każdy dla siebie coś znajdzie. Jest zarówno wątek kryminalny, jest miłość, jest zarówno wątek obyczajowy. Także w jednej książce każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. A czy czytelnictwo też zależy od pór roku, czyli zimą? Zdecydowanie. Zimą więcej. Zdecydowanie. Ponieważ nasza filia znajduje się na jednym z największych osiedli, mamy tu bardzo dużo czytelników w wieku starszym. Są seniorki, które z racji wieku częściej zajmują się działkami, także okres letni, wiosenny to jest czas, kiedy spędzają przeważnie na działkach, a okres jesienno-zimowy sprzyja czytaniu książek. A jeśli chodzi o czytelników, co czytają kobiety, co czytają mężczyźni? Już pani to coś wspominała, ale może inaczej. Czy więcej jest wśród czytelników kobiet czy mężczyzn? Myślę, że nie można powiedzieć, czy jest więcej mężczyzn czy kobiet. U nas obserwuję, że jest na podobnym poziomie. A jak wygląda czytelnictwo dzieci? Bo to jest specyficzna grupa czytelników. Obecnie w dobie internetu ciężko dzieci zachęcić do czytania książek. Jak tutaj wygląda sytuacja? Do naszej biblioteki uczęszczają zarówno dzieci, jak i starsi, jak i seniorzy. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest taka specyficzna grupa. Na nas spoczywa obowiązek, aby ten pierwszy kontakt z książką był bardzo przyjazny, miły i żeby ten czytelnik od nas nie uciekł, a właśnie przyszedł, zapisał się, korzystał z naszych książek. W tej chwili książki są przepięknie wydawane, są kolorowe książki zabawki, książki graficzne, których zadaniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek. Ja pamiętam swój pierwszy kontakt z książką, z biblioteką. Biblioteka była ciemna, szarobura, książki obłożone były w szary papier, także zdecydowanie nie zachęcały do czytania książek. W tej chwili sytuacja jest zupełnie inna. Książki są przepiękne, pachnące,
książki zabawki, tak jak mówię. Ale chyba konkurencją dla czytelnictwa, a może bardziej dla bibliotek są e-booki, prawda? Czy macie takich czytelników, którzy przychodzą i się pytają, czy można wypożyczyć e-booka? Na pewno jest to niewielki odsetek, jeżeli chodzi o audiobooki, e-booki. Mamy bibliotekę MAK, mamy przy ulicy Grodzkiej i tamta biblioteka zajmuje się wypożyczaniem tego typu książek na takich nośnikach. My posiadamy tradycyjną książkę kartkową. Pani Alino, a dlaczego w ogóle właśnie 23 kwietnia obchodzimy jako Światowy Dzień Książki? 23 kwietnia jest dniem świętego Jerzego, patrona Katalonii. W tym dniu obdarowano kobiety różami. Różami, czyli symbol krwi, zwycięstwa świętego Jerzego nad smokiem. I w tym dniu obdarowano mężczyzn książkami. I stąd ten 23 dzień kwietnia jest takim symbolem, świętem książki.